Niech was nie zwiedzie ta niewinna mina, gdyż za tą maską kryje się prawdziwy demon. Pośrodzie jestem Dizzysowskie, to jest Band The Ending Machine, rozdział 4. Czekaliśmy na to naprawdę długo, nawet sama premiera musiała zostać przesunięta, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że Alice Angel w końcu zostanie ukarana. Jeżeli siadacie ze mną na ten hype train, to możecie strzelić kibicowską łapeczkę w górę, taktyczny bekon mile widziany w sekcji komentarzy pod filmem, a teraz w końcu możemy to rozpocząć. Prawdopodobnie rozdział 4 będzie podzielony u mnie na 2 filmy, więc szykujcie popcorn na więcej niż jeden wieczór. W porządku, Joey? Jestem tutaj. Sprawdźmy, czy znajdę to, co chciałeś, żebym zobaczył. Rozdział 4. Level S. Czyli dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy. Naszym nowym celem jest uratować Borysa, ponieważ niestety nasz kompan ostatnim razem nie miał tyle szczęścia co my i został chyba porwany przez Alice Angel, która, jak się nie mylę, była odpowiedzialna za wypadek tej windy, która sama w sobie już nie powinna być dopuszczona od dawna do użytku, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, by odnaleźć naszego kochanego Borysa i miejmy nadzieję, że nie znajdziemy go w takim stanie, jakim znaleźliśmy w pewnym fangame'ie, gdzie troszeczkę mu się przytyło przez jedzenie nadmiernej ilości taktycznych bekonowych zupek. Co znajdziemy na poziomie S? Oczywiście księgowość, Grant Cohen, Archives, JL, R&D Access. Standardowa zasada horrorków, bla bla bla, Disowski. Idziemy w lewo. Archiwa. Jednak nie pójdziemy tutaj. Oni wiedzieli, że my zawsze chodzimy w lewo i każą nam iść w prawo. Musimy znaleźć coś, co pozwoli nam otworzyć te drzwi, które są szczelnie zamknięte. Pracuj ciężko, pracuj szczęśliwie. Lewyś, ty nie był później szczęśliwy, jak znowu będę musiał cię przepołowić. Ktoś chyba zwariował od pracy w tym miejscu. Nie, wcale nie. Mamy przynajmniej to, po co musieliśmy tutaj przyjść. Jednak jeszcze do odsłuchania mamy kasetkę. A więc to jest to motto. Pracuj ciężko, pracuj szczęśliwie. Co do napisów na ścianie, chyba wszędzie powtarza się tylko 48 128 dolarów. Może zapamiętamy to, może do czegoś się przyda, ale chyba nie. Tak myślę, że tutaj rezydowała księgowa. To się nie dodaje. Czas to pieniądz. Czyżby ludzi w tej firmie spotkało najgorsze, co mogło spotkać przedsiębiorcę? Kontrola skarbowa? PIT się nie zgadza. Akurat dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 30 kwietnia, czyli ostatni dzień na to, by to ustrojstwo złożyć. I wam przyznam, to nie jest trudne. To jest mit, że to jest trudne. Trudne jest to, by nie trzeba było składać korekty, szczególnie kiedy jest się na skomplikowanej działalności gospodarczej. Ale przynajmniej zostaliśmy mile powitani. On nas uwolni. Tutaj widać jak nic nawiązanie do tego, że Bendy jest bóstwem i wszyscy dookoła muszą go podziwiać, muszą go czcić, a on ich nagrodzi wolnością. Tylko czy tą wolnością będzie ta wieczna? Ta, po której już nic nie zobaczymy? Zając życie? Tak. Dlatego szybko sprawdźmy, co musimy odnaleźć w archiwach. Tam jest jakiś prywatny pokój. Tylko się upewnię, czy nikt nas nie zatkuje. Pamiętajcie, że kiedy Bendy nie ma zasłoniętych oczu, to nas widzi. Susie Campbell. Powiedzieli mi, że jestem perfekcyjna do tej roli. A teraz Joey chodzi i coś gada do siebie za zamkniętymi drzwiami. Teraz chce się znowu ze mną spotkać. Mówi, że znalazł dla mnie idealną okazję. Wysłucham go, ale jeżeli ta gaduła spróbuje przechytrzyć aniołka, to nie uda mu się. Alice. O, ona nie lubi kłamców. My chyba nie mamy napięku z Alice. Tak przynajmniej się wydaje, że wykonaliśmy wszystkie jej polecenia. Chodziliśmy przez godzinę z siekierą, zabijaliśmy dziwne potwory i jest świecąca się książka. Która okazała się tajemniczym przejściem. Mam nadzieję, że możemy je palić
Bez względu na kolejność, poszukajmy kolejnej. Tutaj jest jakaś. Tak, to jest druga. Myślę, że tutaj nie będzie większego problemu z otworzeniem tych drzwi. No tak mi się zdaje, że... to miał być jumpscare! Ale coś nie pykło. Nie wiem czemu, ale to mnie w ogóle nie przestraszyło. A trzy odpalone, jeszcze dwie książeczki musimy znaleźć, które naturalnie wystają. Kolejna jest tutaj, tak coś czułem, że będzie przed nami troszkę bardziej ukryta. Ale tam coś słyszałem dziwnego i nie wiem, czy to nie ta tekturowa podobizna Bendusia. Zaraz coś złego się mi stanie, tak czuję, że to jest taki moment, w którym za chwilkę, już za moment, coś dla mnie wyskoczy i faktycznie przestraszy. Kolejna jest w tym miejscu. I chyba otwarte. Nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Skoro jest napisane, że to jest prywatny pokój. Prywatna jaskinia, przepraszam. To nie powinno się do takich miejsc wchodzić bez pozwolenia. Ale może znajdziemy tutaj Borysa. Klatki wyglądają mi na takie, które by go pomieściły. Przynajmniej w tej wersji sprzed fangame'a. Tylko te minimalne ściny troszeczkę im przeszkadzają w immersji. No to pewnie jest wina tego, że niestety jesteśmy w pierwszej wersji rozdziału czwartego. Tuż po premierze, od razu odpaliłem, ściągnąłem. Wiesz, nie mogłem się doczekać. O! Coś przełączyłem. Coś pobulgotało. O nie! O nie, ja wiem, jak to się skończy. Spadam stąd od razu. Bo to... To jest ten moment, kiedy zaraz będziemy mogli przywitać się z Bendim? Nie, myślałem, że z Bendy, ale jednak nie, więc dobrze, że odszedłem. W razie po prostu zapomnijmy o tamtym panu i chodźmy... Może gdzieś tu? Nie, jednak nie. O, musimy jeszcze coś tutaj naprawić, myślałem, że to już tyle. Ale jednak nie. A nie mam czym mu przywalić nawet. Straciłem całą moją broń. Czy masz mi coś do powiedzenia? On tam coś ma na sobie, więc ja bym to wziął. Oj! Co ja mam z tym zrobić? Chyba, że to urządzenie do czegoś służy. To jest kubek. To nie jest zębatka, której szukałem. Co, jeszcze raz? Tak długo będziemy to robić, aż wyskoczy nam Bendy, co? Tak, to jest świetny pomysł. Dawaj, wyskakuj. Potrzebujemy troszeczkę atramentu. Zadziwiająco pomocniczy. Jeszcze nikt mnie nie zadekował, nikt mnie nie pobił. To jest fantastycznie. Poproszę o jeszcze. Poważnie? No tak, Przemek, wystarczyło tylko się troszkę rozejrzeć, a nie polegać tylko na tym, co widzisz na pierwszy rzut oka. Chodź tu jeszcze raz, mody. Ja myślę, że to jest taki bardzo dobry układ dla dwóch stron, bo on ma gigantycznego pryszcza na plecach, a my potrzebujemy zębatki. No i to jest to. Gdybym się nie rozejrzał porządnie, to długo bym spędził szukając odpowiedniego koła zębatego. A jak ja później tam dojadę? Tu jest jakiś wykrywacz wagi? Nie chcemy tam spaść. Aha, automat. No problemo. Tylko to jest taki dobry moment na to, by stała mi się krzywda. Hmm?
Może i nie taki dobry. O! Udało się. Dobrze wyczułem ten moment. To już jest doświadczenie człowieka, który grał w tyle horrorków, że nic go nie zdziwi. Nie, żebym tutaj chciał jakoś się popisać. Ale po prostu też to znacie. Ten moment w szkole, kiedy otworzycie chipsy. To tyle? Myślałem, że nas ktoś zaatakuje znowu. Nie, ja nie narzekam na to, że jesteśmy bezpieczni. Widzicie tam mój mały chłopczyku? Twój anioł zawsze patrzy. Co sprawia, że masz siły dalej iść? Czy tak bardzo pragniesz wolności? A może szukasz jakiegoś małego, zaprzyjaźnionego wilka? Lepiej się pospiesz, chłopcze. Borys będzie miał wkrótce problem, by pozostać w jednej części. Nie podoba mi się to. Pospieszmy się. FPS-y szaleją. Och, kurde. Jedną rzecz dobrze zrobiłem, wyłączyłem synchronizację pionową, gdyż bez tego mielibyśmy spory problem. Oj, oj. Też chciałbym iść do domu już. Najgorzej, jeżeli się okaże, że my również tak wyglądamy, tylko nie słychać takiego tuszowego dźwięku w trakcie chodzenia. Może jeszcze jesteśmy cali. O, mamy już skryjówkę. No dobrze. Tasty. Czy tutaj jest jedzonko? Nie, tu nie ma jedzonka. Hot, cold, nie, nie ma. Myślałem, że zupkę dostaniemy jakąś. O, ale tu słabo z FPS-ami. Co oni najlepszego zrobili? Ohoho, strasznie, Przemku, strasznie. Się przestraszyć może na skrzynki nawet w tej grze. Tam coś jest. Przez co FPS-y mi szaleją, co się dzieje? Wy wszyscy pragniecie wolności, ale Bendy wam jej nie dał? Kurczę, ja nie chcę się stać taki jak wy, więc się z wami nie zaprzyjaźniam. No, nie porozmawiamy z nimi nawet. Chętnie zabawiłbym tutaj dłużej, ale niestety przez was mi FPS-y spadają, więc pozwólcie, że zabiorę to, czego potrzebuję i po prostu udam się przed siebie. Z moją małą, poręczną latarką. To się dla mnie źle skończy. To się zawsze dla mnie źle skończy. Wąskie korytarze, wąska klimatyzacja. Coś mi pokazywał. Tylko nie wiedziałem co. Niestety, właśnie to jest ten minus grania w tych początkowych momentach od czasu premiery. Nie jestem sam w tym miejscu. Chyba to nie będzie to przejście. Myślę, że idziemy dalej. A jednak nie. Przynajmniej jestem pewny tego, że jestem tutaj sam. Coś czuję, że on się teraz przebije tą głową i mnie przestraszy w tym miejscu. A może i nie? Może i na szczęście nie. Tu się coś stanie. Tam jest za ciemno. Miałem nadzieję, że spadniemy. Coś się nagle zawali jak w Outlaście. Come up and see me. Oczywiście, idę się z tobą zobaczyć.
Na pewno to jest... To jest to, czego szukam. Jesteś prawie na miejscu. Nie! Zaufajmy tym napisom. Czemu mielibyśmy nie ufać napisom na ścianie? Zrobiły nam one kiedyś krzywdę? Nie. Wcale nie. A to? Co to jest? Czy to jest nowa świątynia Bendiego? Jaką tutaj zaplanowano? Może zanim jakąkolwiek wajchę przekręcę? To po prostu sprawdźmy, co ma na powiedzenia kaseta. For 40 years I've built attractions that stagger the imagination. Colossal wonders, such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. But right in front of everyone. High-level investors, Wall Street tycoons, the ever-tactless Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as Bertie, like I was his child. You may be paying me, Mr. Drew, but you don't own me. I'll build you a park bigger than anything you could ever possibly conceive. But before you go taking any bows, Mr. Drew, know that this grand achievement will belong to me, and to me alone. Tym razem postanowiłem wam zostawić tłumaczenie, które przygotuję w trakcie montażu. Gdyż jednak voice acting jest tutaj całkiem dobry. No, za dużo się nie pomyliłem, bo to jest taki park rozrywki, coś w tym stylu. Ważne jest tylko to, że pan Drew miał taki dziwny stosunek do swoich pracowników, którzy... no, chcieli być bardziej oficjalni. On ich przedstawił w taki zdrobniały sposób. A to wiadomo, nie każdemu może się spodobać. Tylko co my uruchomiliśmy? Czy ja mam teraz tamtędy wrócić? Jednak możemy przejść tędy. Po co mi spacja? Po co mi skakanie? Skoro i tak muszę standardowo przejść schodami. Po co dajecie mi nadzieję? Co? Tu, tutaj coś jeszcze jest. Zobaczmy to. A, nic. Ale widzicie, park rozrywki to tylko przykrywka dla świątyni, która była poświęcona Bendiemu. O, 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 właśnie. Nie zapomnijmy podbić naszej karty pracy, ponieważ to może uratować nas w przyszłości. Sprawdźmy kolejną. Myślę, że ogólnie ten zakład skupia wokół siebie ludzi, którzy mieli troszeczkę wybujałe ego. Ale to może tylko mi się zdaje. Może tylko takie wrażenie odniosłem. Boże, wszyscy tu są demonami. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. Ze wszystkich atrakcji będziemy musieli skorzystać z domu strachów. Na razie jednak musimy w jakiś sposób zasilić go. Chyba wiem, jak to zadziała. Okej. Okay. Powiedz mi, czy dobrze się bawisz? Boris z pewnością nie może się nas doczekać, a my się bawimy. Dobrze, panie Lisowski. Ale my chyba musimy przejść wszystko tutaj. O nie, to jest najgorsze. Przynajmniej jedna spadła tam. Okej. Okay. Mamy tylko trzy piłki, tak? Chyba się nie udało. Co? Aha, zresetowało się niestety.
Musimy trafić, tak myślę, no właśnie stało się dokładnie to samo, co było. Aha, i tak mi się nie udało, więc olać to jeszcze raz spróbujmy. Okej, okay, to musi być niziutko. I dzięki temu może nam się udać. Jest, spadła. Okej, spadła. Już takie miałem przez chwilę problemy ze zrozumieniem, czy nam się udało wygrać, czy nie. Ale teraz najgorsze, czyli krzywa lufa. To chyba było to. Wiedziałem, że się minąłem z powołaniem. Powinienem grać w gry e-sportowe. Ja to ze sobą biorę, dobra? Mogę? Nie mogę? Ja muszę do nowa przejść? Przepraszam was. Mi się... Tu dobrze spędza czas. Borys, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Oj. Nie ma więcej zabaw tam? Nie ma? No to dobra, to chodźmy tutaj. Udało nam się otworzyć pewne przejście, a więc uruchomimy to i spadamy. Myślę, że to jest dobry pomysł. Kolejna zagadka, tak? Skoro uruchomiłem to... Coś jeszcze muszę uruchomić? Moment, to teraz wychodzi tu. To było tam, czyli teraz będziemy musieli uruchomić... To z jeszcze innych miejsc? O, to w tym cały czas chodziło? Nie, bo to jeszcze jest research and design. Może tutaj musimy wpaść. Chyba znalazłem drogę naokoło. Tak, przez przypadek. Udało mi się znaleźć tą puszkę, więc ją tam sobie rzucimy. Mam nadzieję, że poszli teraz tam na dół i że bezpiecznie tam się udam. Tylko gdzie mamy dotrzeć? Mamy dotrzeć tam, ale oni tam cały czas chodzą. Spróbujmy jeszcze raz tam rzucić. Wiecie co? Olać sprawę, biegniemy na czuja. Myślę, że mi się uda. Nie zauważyli mnie. Nie zauważyli, nie zrobili tego, prawda? Są zagubi na to. Słuchaj, odwróć ich uwagę jak możesz. To możemy sobie wybić, ale ja na szczęście mam... Pełnie życia. Czy jest tutaj gdzieś jakaś karta do podbicia? W każdym razie tego możemy użyć. Myślę, że będziemy mogli sobie tutaj stworzyć broń. Tam jest tusz. Ej, jestem głupi. Ja mogłem zrobić sobie broń już wcześniej, tak mi się zdaje. W tym właśnie. Tylko tego nie zrobiłem. Kurde. Panie Disowski. Co pan najlepszego zrobił? Nie idą za nami. Aha. Też dobrze. Cii, sprytny Disowski. Zepsułem. Zostawcie mnie. Mam nadzieję, że tym razem dobrze idziemy. Że to już się otworzyło. Otworzyło się to dobrze. Nie wiem, czemu tego jeszcze raz użyłem. Ale niech będzie. Kolejna wajcha się zaraz otworzy. Czyli teraz do trójeczki jakiejś idziemy pewnie. A, ja bym sobie zapisał grę, bo skoro mamy już tyle zrobionych rzeczy, to coś nas w końcu musi zaatakować. Aha, jeżeli tak się stanie,
I zginę? Bez zapisu? To raczej tego odcinka nie zobaczycie. Nie, raczej nie. Raczej nie. Zapisane. To teraz, w którym kierunku się powinniśmy udać? Któraś z tych powinna świecić już? O, może gdzieś tutaj? A kuku, akurat tak. Udało się. Co to jest? Największy park zbudowany kiedykolwiek. To dzieje sprawia, że łzy napływają mi do oczu. Ale wtedy pojawił się on, pan Drew. Cała ta twoja gadka o marzeniach. Ty jesteś prawdziwym architektem wielu koszmarów. To ja zbudowałem ten park rozrywki. To miało być ciało mojego życia. Teraz chcesz mnie wyrzucić? Zapomnieć o mnie? Nie, to jest mój park. I moja sława. Możesz myśleć, że zniknąłem, ale wciąż tu jestem. O, faktycznie jest tam. Dosłownie. Czy to mi zrobi krzywdę? Zrobi mi krzywdę? Nie. Nawet nie wiem, gdzie idę. To jest najgorsze w tym wszystkim. Tu jest jakieś przejście? Z którego skorzystać chyba nie mogę. Nie, to jest spróbuję głupiego zrobić. I to było za głupie chyba. To było naprawdę głupie. Teraz już widzę, co musimy zrobić. To trzeba odpowiednio się ustawić. Kurde, to jednak nie był ten moment. Myślę, że gra chyba wyczaiła, że to jest czas, w którym zrozumiałem, co trzeba zrobić. Jak ja mam to odkręcić? Z tym nic nie mogę zrobić na razie. Oj. Oj. Dobra, już widzę. Mamy siekierkę. Nie założyłem jej wcześniej, bo cały czas byłem skupiony na czymś zupełnie innym. Dobra. To jest zniszczone. Oj, oj. Spodziewałem się, że się już nie poruszysz. Musimy to zniszczyć chyba po każdej stronie. Ja... Sta... Teraz tu, raz, dwa i chyba się udało. Oj, albo i nie. Jeszcze utknąłem. Fantastycznie, czuję, że zaraz nas mocno uderzy. Dobrze, że zapisałem grę. Oj. Przejdźmy sobie tędy. Nie, 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 nie chcę ubierać. No, opuść się. Kolejne zniszczone. Uwaga, teraz będzie kręcił. Oj. Zostały tylko dwie. Dobra. Jednak. Nieważne, jakbym się postarał, i tak nie zdążę tego zrobić, ale on chyba już kończy zabawę. Kiedy się przegrzejesz, przyjacielu? Dopiero co się położyło, więc jest szansa, że uda mi się dwa rozwalić. Albo i nie. Ustawmy się teraz tak, by to złapać od tej strony. Chyba się uda. Dobra. Mamy to. Niestety zepsuła nam się chyba siekiera. Ale mam nadzieję, że twoje wielkie dzieło było tego warte. Czas uruchomić kolejną bajchę. 3, jeszcze tylko jedna. Nie będziemy mogli stąd wyjść. Ale myślę, że po tym, co tu zobaczyłem, od razu idę zapisać grę. Odpalamy trójkę i została nam jeszcze jedna
Wajcha. Kabel, z tego co widzę, prowadzi nas dokładnie do miejsca, które już wcześniej chciałem odwiedzić, ale było zamknięte, więc to chyba będą te drzwi po lewej stronie i tak są otwarte. I nie, nie podoba mi się ten napis. Ciuch, ciuch, Hype Train odjeżdża. Mam nadzieję, że nie beze mnie, bo nie chciałbym stać na stacji metra. Biorąc uwagę, że w pobliżu będzie jeszcze jakiś potwór i nie, nie. To jest on. To jest ten, co nas może zauważyć w każdej chwili. On tylko nas widzi wtedy, kiedy się pojawimy w tym świetle. Nie pamiętam, czy on jest głuchy. Chyba głuchy jest. Ciuch, ciuch. Jak mi dobrze. Jakaś winda. Użyjmy tej windy. To na pewno się uda. Na pewno mu ucieknę. O nie, zauważył nas, to pouciekane mamy. Może on nie będzie mógł wejść na górę, bo nie pamiętam, żeby on się poruszał gdziekolwiek, gdzie nie ma tuszu. Na szczęście jest na to za głupi. To jest ta winda. Nie wiem, coś z tym zrobiłem, ale nie wiem, czy to miało tak wyglądać. Wyłączyłem zasilanie w momencie, kiedy on wchodził na górę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale chyba na farcie mi się to udało przejść. Szkoda, że nie mogę sobie tam teraz zdjęcia zrobić. Czy to jest coś dla mnie? Najedzony taktyczną bekonową zupką. Zejdźmy na dół. Aha, podniosłem windę po to, by ten towar mi tutaj nie zasłaniał przejścia. Chodźmy dalej. Mogę wziąć sobie coś stąd? A nie, myślałem, że to są pluszaki, a to serca. Surprise. Ale zabawnie. Dawno tak się nie uśmiałem. Nie ma mnie tu. Nie. Bendy, dawaj go Bendy, powoj go! Na kogo obstawiacie? Dwa dolki na Bendy'ego. Może on nie jest tak zły, jak się wydawało? Może on ma inny cel? Może tylko na początku chciał nas zabić? Może nie wiedział, czego my chcemy? Ja dalej nie wiem, czego my chcemy. To tyle, można stąd wyjść. Otwarte. Chyba gdzieś tutaj wszedł. Ja za nim w ścianę wchodzić nie będę. Uruchomiliśmy chyba ostatnie niezbędne nam zasilanie. Tędy przejdziemy? No kurde, wiedziałem, że chodzenie na skrót nie popłaca. A, i zapomniałem zapisać gry. A, kto by się tym przejmował? Raczej nie zginiemy, ale myślę, że jakbym zginął wtedy... przy tamtym kolesiu. To byłoby mi smutno. Zawróć. Nie ma zawraca. Ja tam nie chcę zawracać. Tam są dziwni ludzie, dziwne potwory. Wszyscy z atramentu. I teraz prawie dziwa jazda się zaczyna, Henry. Wejdź. I udawaj, że to wszystko jest tylko złym snem. RIP. Rest in pepperoni. O nie! To zabawne. Jak szybko tyle może się rozpaść. Teraz się zapowietrzę. O, Bendy. Tam nie idziemy. Tam byłoby strasznie. Boris, łapiemy Borysa? Mogę złapać zabawkę? Nie mogę. Henry! Czemu tu jesteś? Umieramy z ciekawości, by się o tym dowiedzieć. Czy naprawdę tak dobrze bawisz się? Chyba, że jeżeli tak, to... mam dla ciebie niespodziankę. Czy ten duży żyrandol na mnie spadnie?
A, czy to są portrety wszystkich ludzi, którzy tutaj pracowali? Nie zdziwiłbym się. Ale? Kto wie? O! Kuzyn Joey. Zawsze pamiętam, jak tą armatą strzelał z brzucha. O, jeszcze jest kuzynka Jenny, która miała zawsze problem, kiedy patrzyła na mnie swoim prawym okiem. Dziwnie się patrzyło na kogoś, kto patrzy na ciebie z poziomu talerza. Tam był kubek. Możliwe do zrobienia. My niestety nie możemy stąd wyjść, by sobie go zrobić, ani żeby zrobić sobie broni. Boris! What has she done to you? Co ona ci zrobiła, Borys? Myślę, że to już nie jest Borys, którego znasz. Borys? Oj. To, no jest nowy, ulepszony Borys. Ja wiem, co musimy zrobić chyba. Tylko zastanawiam się jak. Musimy chyba mu dać kość. Dobra. Tylko teraz trzeba znaleźć to, co nam pozwoli zrobić tą kość. Nie widzę, co byśmy mogli ukraść do kości. Może jakoś... O, o, widzicie, widzicie? Wypuścił z siebie to. Musimy niestety troszeczkę życia odzyskać, zanim on się ogarnie. O, już się ogarnął. Jest szybki. Myślę, że ta kość pomoże. Dobrze, że to urządzenie wcześniej dokładnie sprawdziłem, bo dzięki temu wiemy, czy ta kość tam była. Znowu się troszeczkę... Aha! Nie możemy tej kości użyć jednak? Może czegoś innego. Za szybki jesteś, Borys. Kurde, znowu gdzieś tutaj to zrobił. O, jest, 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 jest. Tylko nie wiem, czy to będziemy musieli dokonać, by nam dał spokój. Okej, chwilę czasu mamy. Co tam jeszcze jest? Jest koło zębate, jest to. Dawaj. Może to właśnie o broń chodziło cały czas. Nie wiem, czy opatrzę podłogę, ale zdaje mi się zawsze, że chodzę troszeczkę szybciej. Oj, nie, to chciałem podnieść! Nie, zepsułem to. Mam, mam. W razie czego to mamy? Troszeczkę się wkurzysz na mnie, Borys, ale nie mam wyboru, muszę ci przywalić. Wybacz, przyjacielu drogi. Oj, zepsułem broń od razu. Borys otworzył mi przejście? O, ale tam się nie zmieszczę, bo w tej grze nie można kucać. Borys? Musisz mi wybaczyć. Ale muszę ci znowu to zabrać? Dobra. Poszedł gdzie indziej, mamy chwilę czasu. Co teraz rozwalisz? Nie! Nie we mnie! Nie waż się nawet! Ja go nie chcę mieć, chcę zobaczyć, co on z tym zrobi. No, porozwalał co nieco, ale... Może zrobił to dla nas? Patrzcie, rozwala to i ma to gdzieś. Jedzie kolejny. Może kiedy on to bierze, ja mam mu przywalić. Nie! Nie! A jednak to było łatwiejsze niż myślałem. Czemu ty po prostu nie możesz umrzeć? Czy... Borys umrze w naszych ramionach? Lepiej, żeby... Umarł, niż miał siedzieć w... całe życie w tym stanie. Jedna Alice Angel?
druga Alice Angel i Boris. On żyje. Dobry piesek. Ten plot twist. Bo były dwie Alice Angel, jak szliśmy tutaj. Tak, jak pamiętacie? Jeszcze będzie więcej chapterów? Mam nadzieję, że on się spodobało. Zajęło mi to godzinkę, tak mniej więcej godzinkę, więc myślę, że to i tak podzielę na dwa filmy, żeby wam to się lepiej jadło. Tymczasem was żegnam, po zobaczenia kolejnym razem i cześć!